Amazon chciałby do 2030 roku o połowę zmniejszyć emisję wynikającą z transportu drogowego, czyli dostaw paczek do domów klientów. Jest to bardzo ambitny cel i jakby dążymy do niego przez to, że elektryfikujemy naszą flotę, że wprowadzamy mikro dostawy i wiele innych. Ale tutaj są też wyzwania, żeby dostosować miasta do przyszłości, do tego, jak będziemy robili zakupy w przyszłości. A wszystkie trendy pokazują, że będzie więcej zakupów realizowanych właśnie przez e-commerce. W związku z tym jest potrzebny ten dialog, jak zagospodarowanie przestrzenne miast będzie odpowiadało na te wyzwania, jak kwestie transportu przyszłości będą w mieście wyglądały. No i tutaj pewnie przydałyby się i nowe regulacje bądź przegląd istniejących regulacji. Na pewno nowe technologie, które są dostępne i te, które możemy zoptymalizować. I także ten dialog między biznesem a samorządami jest tutaj niezbędny, żeby zrealizować cele klimatyczne, jakie sobie wszyscy stawiamy. Przede wszystkim odpowiedzieliśmy sobie, że najważniejszy w skali miasta jest ten ostatni kilometr, czyli ten odcinek, który jest wykonywany z bazy logistycznej w mieście bezpośrednio do klienta. I tutaj mamy rozwinięte formuły, gdzie istnieją paczkomaty na terenie samorządów, ale także funkcjonują dostawy poprzez kurierów, którzy dojeżdżają samochodami. Dzisiaj samorządy w miastach zaczynają zawężać przestrzeń, i tutaj słowo zawężenie ma być w odbiorze korzystnym z punktu widzenia mieszkańca, czyli to zawężenie jest w interesie mieszkańca, jeżeli chodzi o transport i w taki sposób, że transport nie może wszędzie docierać ten konwencjonalny. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś chce mieszkać choćby w śródmieściu danego miasta, to nie chce mieć pod nosem autostrady, nie chce mieć ruchu, który przez 16 godzin funkcjonuje, woli, żeby to była przestrzeń zielona i wyciszona. A zatem mikrotransport jako rozwiązanie dla ostatniego kilometra, czy dla ostatnich kilkuset metrów, jeżeli chodzi o dostawy, jest bardzo atrakcyjne. I od rowerów cargo, poprzez rozwiązania inne mikromobilności, to jest ten aspekt, na który samorządy muszą zwrócić uwagę. I myślę, że to jest dyskusja najbliższych 2-3 lat. Przede wszystkim w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii edukujemy społeczeństwo, aby ludzie byli świadomi ekonomicznie i ekologicznie z punktu widzenia zmian, które przed nami się dzieją. Dodatkowo zmieniamy flotę, bo głównym zadaniem metropolii to transport publiczny, więc tą flotę dzisiaj zmieniamy na niskoemisyjną albo zeroemisyjną. Mam na myśli tutaj zakup autobusów elektrycznych, wodorowych w ramach pilotażowego projektu, ale to edukacja nie tyle poszczególnych gmin, ale całego obszaru, bo często w metropolii decyzje podejmowane w jednej gminie mają wpływ na drugą. Więc branża e-handlu to jest również ciekawy obszar i gałąź gospodarcza, która wzbudza nasze zainteresowanie. Chcemy wspólnie z tą branżą prowadzić dialog, zaangażować w to społeczeństwo, aby dalej tak prężnie na tej fali wznoszącej się rozwijała. Zamiana samochodów spalinowych na samochody elektryczne nie rozwiąże problemu jakości życia mieszkańców w mieście. W związku z tym zastosowanie mikromobilnych środków transportu, takich jak hulajnogi, rowery cargo, czy specjalnie przystosowane środki transportu do przewozu osób, a także towarów, zakupów, mogą tą jakość życia po prostu mieszkańców polepszyć. Jako InnoEnergy inwestujemy w takie rozwiązania, bo widzimy w nim ogromną przyszłość. 60% przejazdów w mieście stanowi 8 km. Większość tego transportu mogłoby być wykonane właśnie przez mikromobilne środki transportu. Stąd widzimy ogromny potencjał do zastosowania rozwiązań, które mamy w portfelu i inwestujemy dla poprawy jakości życia mieszkańców w mieście. Po
paczko baterii z racji tego, że dość mocno agregują ilości paczek doręczanych do jednego punktu. W sposób pozytywny wpływają zarówno na miasta, jak i na konsumentów, a przede wszystkim na redukcję emisji spalin, bo dostawa jest bardziej efektywna i zamiast kurier doręczać 70-50 paczek pod różne adresy, jest w stanie doręczyć to w jeden punkt, więc zdecydowanie pozytywnie. Impost stawia naprawdę na zrównoważony rozwój i wraz z rozwojem samej sieci paczkomatów również zwiększa liczebność swojej floty elektrycznej. Pod koniec roku też będzie ponad 300 pojazdów i oczywiście myślimy o kolejnych zakupach, ale również mówimy o propagowaniu zachowań zero waste, chociażby poprzez ostatnio uruchomioną usługę zwrot używanej elektroniki poprzez maszyny impostu, które mogą posłużyć dalszemu użytkowaniu i możemy nadać im drugie życie, bądź też w właściwy sposób mogą zostać przetworzone na materiały poprzez wykwalifikowane zakłady przetwórstwa.